Cześć kochani, jestem Ara Izabel i witam Was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas na odcinek o jednej z nowości od Winidia, gdyż tak, Winidia stał się pełnoprawną marką, czego bardzo im gratuluję i swoją działalność zaczęli, że tak to mówimy, z grubej rury. Także przedstawiam Wam tusz od Alice Broadway i prawdopodobnie jedną z najpiękniejszych okładek tego roku. Wyobraźcie sobie świat, w którym ludzie cali pokryci są tatuażami. Znaki na ciele opowiadają historię danego człowieka, od jego dobrych uczynków przez ważne wydarzenia w życiu, przez wiek, predyspozycje, aż do tych złych uczynków i występów. A po śmierci człowieka ta skóra jest z niego zdejmowana, garbowana i zamieniana w księgę tatuaże, która właśnie opowiada historię życia i która w jakiś sposób jest powiązana z jego duszą. Wtedy też księga jest zwracana rodzinie zmarłego i przez ich stałe modlitwy i powracanie do właśnie historii tego człowieka, jego dusza jest cały czas jakby żywa i żyje w świadomości i we wspomnieniach ludzi. Ale to nie jest takie proste. Aby tak się stało, księga musi przejść ostatnią próbę, czyli ważenie dusz. Podczas tej ceremonii rada analizuje to, jakie życie ten człowiek prowadził, czy był dobry, czy jest w ogóle godzien tego, żeby pamięć o nim została zachowana i żeby zasiadł razem ze swoimi przodkami w zaświatach. Jeżeli tak, to rzeczywiście księga zostaje oddana jego rodzinie, a jeżeli nie, jest ona niszczona w ogniu i razem z księgą ginie zarówno dusza tego człowieka, jak i wspomnienia i pamięć o nim. I na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się jak najbardziej w porządku, jak najbardziej logiczne. Byłeś dobrym człowiekiem, prowadziłeś prawe życie, to po śmierci zostajesz zmieniony w księgę, która jest oddawana rodzinie, oni się do ciebie modlą, oni o tobie myślą, czyli właściwie pamiętają o tobie i jesteś cały czas żywy w ich wspomnieniach. Byłeś złym człowiekiem, byłeś, nie wiem, złodziejem, mordercą, czy coś w tym rodzaju, twoja księga zostaje po śmierci spalona, dusza ginie, i właściwie ludzie powoli zaczynają o tobie zapominać. Laura, czyli nasza nastoletnia główna bohaterka, też myślała, że to jest jak najbardziej oczywiste i w porządku. Do czasu, kiedy jej ojciec umiera, dziewczyna dowiaduje się, że jego księga nie zawiera wszystkich wydarzeń z jego życia. A co więcej, ojciec miał swoją, że tak to mówimy, mroczną stronę, o której dziewczyna do tej pory nie miała zielonego pojęcia. Także Laura czeka bardzo ciężki czas, kiedy musi ona nie tylko pozbierać się po śmierci ukochanego ojca, ale też podjąć decyzje, które zaważą na całej jej przyszłości i przede wszystkim dowieść, że plotki są nieprawdziwe i ojciec naprawdę był dobrym człowiekiem, który zasługuje na pamięć. A jako wisienka na torcie do jej świata powoli zakrada się wojna z buntownikami, która może zmienić sytuację każdego mieszkańca miasta. Skoro już powiedziałam Wam mniej więcej o co chodzi w tuszu, to czas na moje uzewnętrznienia. Już definitywnie ta książka nie jest czymś, czego się spodziewałam. Tylko czy to dobrze? No właśnie tego nie wiem. Bo sama historia jak najbardziej mi się podoba. Pomysł na to odwrócenie ról, na takiej zasadzie, że w tej książce ci, którzy są wytatuowani, są dobrzy, a źli, no właśnie tego wam nie powiedziałam, tymi buntownikami, którzy zagrażają miastu, są tak zwani nienaznaczeni, czyli ludzie, którzy nie chcą się tatuować. To znaczy, skoro nie chcą wszystkich swoich ważnych wydarzeń, swoich marzeń, tego, co myślą, jakby uzewnętrzniać znakami na swoim ciele, do których jakby dostęp mają ludzie, których nawet mijasz na ulicy, to najwyraźniej mają coś do ukrycia. I w dzisiejszych czasach nadal niektórzy wychodzą z założenia, że ci, którzy mają tatuaże, są kryminalistami, a tutaj właśnie role się odwróciły, czyli wytatuowani są dobrzy, a źli to są osoby, które właśnie się nie tatuują w żaden sposób. I ten sposób myślenia jak najbardziej mi się spodobał, bo jako osoba, która ma tylko jeden tatuaż, już się zdążyłam kilka razy nasłuchać właśnie a propos tego, jaka to jest głupota i że tylko ludzie w więzieniach się tatuują. A mam tylko jeden. Po drugie, sam pomysł tego, żeby skórę człowieka zdejmować i robić z niej książkę, z jednej strony jest obrzydliwy, ale z drugiej strony jest dość fascynujący, bo ta książka opowiada jakby historię całego jego życia. To jest każdego roku,
tego, jaką miał sytuację w domu, tego na przykład, kiedy wziął ślub, z kim wziął ślub, tego, czy miał dzieci, czy jakieś dziecko zmarło, czy też jaki miał zawód. To wszystko było zawierane w tych książkach, a to, że te książki były jakby połączone z duszą tej zmarłej osoby, to był taki namacalny kontakt między, nie wiem, zmarłymi dziadkami, czy tak jak w przypadku Laury z zmarłym ojcem. Ten pomysł był naprawdę świetny. Dodatkowo w tej książce zawarte są bajki, i to nie tylko te ze świata Laury, które jakby opowiadają historię jej świata i jakby pochodzenie wierzeń, ale też opowiadają nasze bajki, w sensie te, które my znamy w dzisiejszych czasach, takie jak chociażby Śpiąca Królewna, która to jest przedstawiona w trochę inny sposób i taki sposób, którego szczerze mówiąc ja bym się spodziewała i zawsze mi się zastanawiało, dlaczego to nie było tak przedstawione. Nie chcę wam tego zespoilerować, ale to jest coś, co mnie bardzo rozbawiło i stwierdziłam, że tak, tak to powinno się rzeczywiście skończyć. No i nie sposób nie wspomnieć też o takich wątkach, jak chociażby polityczne, czy też egzystencjalne. Począwszy od pokazania tego, jak system manipuluje jednostkami, jak robi im pranie mózgu i oszukuje na każdym kroku, po to pokazanie, jak cienka jest granica między dobrem a złem, czarnią i bielą, że to nigdy nie jest takie proste i czasami trzeba spojrzeć na to z trochę innej perspektywy. Czyli w skrócie, sam zamysł książki jak dla mnie był majstersztyk, strasznie mi się to podobało i po prostu to było interesujące. A teraz wchodzimy na grząski grunt, gdyż mam zastrzeżenia co do głównej bohaterki. To znaczy, ja w ogóle nie ogarniałam jej emocji. Bardzo często w tej książce płakała i to jestem w stanie jak najbardziej zrozumieć. No jej tata nie żyje, jest w żałobie, ma masę problemów, no i ogólnie jest lekko aspołeczna, czego też nie oceniam, bo z tym akurat jestem w stanie się utożsamić. Ale jak już mówiłam, ona bardzo często płakała i na przykład 30 sekund później potrafiła się rumienić, z kimś flirtować albo wybuchnąć śmiechem. I gdyby to było raz czy dwa, spoko, jestem w stanie to zaakceptować, huśtawki nastrojów, okej, dobra. Ale tak było regularnie. I po prostu to jest coś, co mi się totalnie nie mieściło w głowie. Jak ktoś, kto jest tak zdruzgotany, że po prostu rozpleja się totalnie, 3 sekundy później zacznie się śmiać z czegoś i sobie tej śmieszki, heszki uskuteczniać z kimś. No, no nie. I kolejna sprawa. Zupełnie nie rozumiałam jej zachowań. To znaczy, zdaję sobie sprawę też z tego, że ona była jakby, wiecie, w tym świecie, który był pełen intryg, kłamstw. Ona przez połowę książki zupełnie nie wiedziała, co się dzieje, komu może zaufać i tak dalej, i tak dalej. Okej, ale to, co jakby ten świat z nią robił, jakie nie tyle wymuszał na niej zachowania, tylko jak ona się zachowywała w tych sytuacjach, czasami było dla mnie tak irracjonalne, że miałam ochotę tą kobietą po prostu potrząsnąć. To tak bardzo potrząsnąć. Mam nadzieję, że to wynika z tego, że tuż jest pierwszą z 3 części serii i że może po prostu ta część bardziej się skupiała właśnie na intrygach, na świecie, na wprowadzaniu nas do tego klimatu i do tego zamieszania, które tam się dzieje i że po prostu autorka mniej się skupiała na bohaterach i że naprawi to później, bo ja naprawdę chciałabym przeczytać dalszy ciąg tej książki, tej serii właśnie po to, żeby się dowiedzieć, co się dalej działo, bo historia, jak już mówiłam, dla mnie jest naprawdę świetna. Ale mam nadzieję, że też troszeczkę jakby pogodzę się z tą bohaterką, bo o ile Laurę polubiłam, to czasami właśnie zupełnie jej nie rozumiałam i nie wiedziałam, o co jej chodzi. Podsumowując. Tuż ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale Binus jest jak najbardziej dodatni, dlatego że historia zawarta w tej książce jest bardzo interesująca i jest, rzekłabym, w jakiś sposób nawet powiełem świeżości, przynajmniej jak dla mnie, no jest intrygująca. Tajemnice, które tutaj mamy, jeszcze nie raz was zaskoczą i przy okazji książka też skłania do przemyśleń, czyli w skrócie dobrze się ją czyta, ciężko ją odłożyć na bok, ja będę definitywnie czytała kolejne części, po to chociażby, żeby zobaczyć, jak Laura odnajdzie się w nowej sytuacji, bo zakończenie tuszu zostawiło mnie z rozwartą paszczą. Także ja bardzo polecam. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję wydawnictwu
i marce Winidia i gratuluję cudownego jednorożca. Jeżeli filmik Wam się podobał, pamiętajcie, żeby koniecznie dać łapkę w górę i jeżeli chcecie być ze mną w stałym kontakcie, to koniecznie subskrybujcie kanał i kliknijcie ten dzwoneczek zaraz obok, który będzie Was powiadamiał o nowych odcinkach. A jeżeli macie ochotę coś napisać na temat tuszu, czy też mieliście takie odczucia, czy też może macie zamiar przeczytać książkę, to z wielką chęcią z Wami troszeczkę w komentarzach porozmawiam, także czekam na Wasze wiadomości i na razie, do zobaczenia, cześć!